Cześć, jestem Ania z kanału Super Klocki. Dzisiaj recenzja takiej mini figurki wielkanocnej oznaczonej jako zestaw. No to za chwilę sobie odpakujemy. No to teraz sobie odpakujmy. Tadam, tak się odpakowuje tą mini figurkę. To nie jest takie zwyczajne pudełko, a tutaj mamy takie drzwiczki. No i ukazuje nam się taka mini figurka zajączka, która trzyma pędzel z niebieską farbą, no i jajeczko. A tak się prezentuje nasz zajączek po wyjęciu ze swojego domku. Naprawdę sympatycznie się prezentuje. Dostajemy tutaj oprócz figurki zajączka jeszcze taką pisankę, która nie jest jeszcze skończona, ale bardzo fajnie się prezentuje. Widać, że on ją pomalował, bo ma wzory w kolorze niebieskim. Ona jest bardzo fajna. No i zajączek ma bardzo fajny torsik i ta maska jest na bardzo duży plus. Trzyma w ręce pędzelek, koszulę ma w kolorze niebieskim, a tutaj z tyłu mamy tylko ogonek, nic specjalnego. Dzisiaj taki szybki film, więc bez podsumowania, bo zestaw jest za mały, aby wystawiać ocenę. Mam nadzieję, że mini figurka i to jajko bardzo Wam się podobają, bo mi też. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych. Życzę Wam miłych świąt i do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa, pa! No i pamiętajcie, przez tego wirusa musimy zostać w domu, więc budujcie dużo z Lego. Pochwalcie się swoimi pomysłami w komentarzach. I pa, pa!